Odwiedź targi książki Empiku. Czekają na Ciebie setki targowych okazji, premiery oraz spotkania online z autorami. Młodych czytelników zapraszamy do Warszawy na pop-up store Rodziny Monet. Nowości szukaj w salonach, na empik.com i w aplikacji, a spotkania oglądaj na Facebooku Empiku. Dobry wieczór, na zegarze godzina 18, po 18, taki malutki kwadrans, ale myślę, że to co wyczekane dużo bardziej smakuje, a już teraz na naszej żółtej kanapie Marta Żmuda-Trzebiatowska. Bardzo się cieszę, Marta, że Cię widzimy, a razem z nami Twoja książka po mojej prawej ręce, Bliżej siebie, imiona kobiecości, w takiej kolorystyce, powiem Ci szczerze, którą lubię najbardziej, bo tam jest i turkus, i trochę chabrów, coś takiego bardzo zwiewnego i kobiecego, o tej kobiecości będziemy w końcu rozmawiać. Cieszę się bardzo, dzień dobry. Jest mi bardzo miło i to od razu, skoro o okładce, to tylko powiem, że ona mi się przyśniła i właśnie przyśnił mi się ten haber i przekazałam to mojej redaktor, że właśnie chciałabym, żeby tak wyglądała i kiedy już powstał projekt, to przerósł on moje najśmielsze oczekiwania. Tą okładkę też trzeba podotykać trochę, bo faktura też jest piękna. Cudowna faktura, więc jeszcze naprawdę... Państwu pokażę, że to jeszcze nie koniec strony wizualnej, bo nawet tak zwana wyklejka w środku też jest czymś, co po prostu... Książka jako sam przedmiot, przyjemnie się ją bierze po prostu do ręki. Właśnie chcieliśmy, żeby tak było, żeby to był też po prostu taki piękny przedmiot, który na przykład warto podarować mamie, koleżance, przyjaciółce. Marta, oficjalna premiera tej książki 31 maja, więc już dokładnie za kilka dni, więc dzisiaj będziemy podsycać apetyt na lekturę. Zacznę od fragmentu, który otwiera Twoją opowieść. To jest fragment z Alicji w Krainie Czarów. Kimże Ty właściwie jesteś? Zapytała. Nie był to zbyt zachęcający początek rozmowy. Alicja odpowiedziała dość nieśmiało. Nie wiem, akurat teraz nie wiem dokładnie, proszę pani. Wiedziałam, kim byłam, kiedy się obudziłam dziś rano, ale od tego czasu chyba się parę razy zmieniłam. Dla mnie to jest pochwała zmiany i tego, że my cały czas jesteśmy w procesie. I ta twoja książka też opowiada o takim procesie, o tym, co było w przeszłości, o tym, kim jesteś dzisiaj i o tym, że nie wykluczasz, że cały czas będziesz się zmieniać. Dokładnie tak. I moim marzeniem było, pisząc tę książkę, by czytelniczka odniosła takie wrażenie, że ja siedzę obok na kanapie, że pijemy razem kawę z kardamonem, zajadamy się powidłami mojej mamy i po prostu sobie rozmawiamy o nas, o tym, co nas boli, o tym, co nas wzrusza. I żeby to była taka jak rozmowa z przyjaciółką, ten tekst, który tworzyłam, cały czas gdzieś towarzyszyło mi właśnie to hasło, że ta książka ma być jak przyjaciółka. W ogóle w tych obecnych czasach, gdzie wydaje mi się, że ludziom jest trochę ciężko po pandemii wrócić do takich kontaktów w realu. Dużo jest samotności i mówiło się, że pandemia nas do siebie zbliży. Ja odniosłam właśnie wrażenie, że jednak ona spowodowała, że trudniej jest ludziom, zwłaszcza młodym ludziom, dzisiaj nawiązywać kontakty. Więc miałam takie marzenie, żeby ta książka była też takim może pocieszycielem, no nie wiem jak to nazwać, właśnie przyjaciółka to chyba jest dobre słowo, by się stała kimś bliskim dla ludzi samotnych też. Jak powiedziałaś o tej książce przyjaciółce, to ja sobie w ogóle wyobraziłam już teraz taki kobiecy krąg, w którym jest prosta zasada, że słuchamy swojej historii, nie oceniamy, dzielimy się swoim doświadczeniem i każdy wyciąga coś z tego dla siebie. Wspomniałaś o tych powidłach śliwkowych swojej mamy, to powiedzmy, że zaczerpnęłaś pewną inspirację z filmu Smażone zielone pomidory do tego, żeby ta książka smakowała i to w sensie dosłownym też. Smakowała, ona też pachnie. I tak, w książce znajdują się też przepisy. Są to bardzo proste przepisy, które albo dostałam od ważnych kobiet w moim życiu, o których wspominam w książce, albo kojarzą mi się z konkretną z nich. Kojarzy mi się dany zapach i te przepisy, po pierwsze inspiracja filmem, a po drugie, bo odpowiedziałam sobie na proste pytanie, no gdzie się te najciekawsze kobiece rozmowy zawsze dzieją? No w kuchni, no często w kuchni właśnie, nawet bywa często tak, że najlepsza impreza jest taki moment, że przenosi się do tej kuchni. I tak właśnie stąd te przepisy, które są tylko takim pretekstem do rozmowy i do poruszania tych ważnych spraw.
Teraz sobie o tym pomyślałam, powiedziałaś to słowo kuchnia, że bliżej siebie też jest w pewnym sensie taką książką, która nam pozwala zobaczyć ciebie od kuchni. Bo widzimy cię na ekranie, widzimy cię na scenie teatralnej, widzimy cię czy słuchamy jako aktorkę dubbingową, ale to jest taka twarz trochę publiczna, prawda? I moglibyśmy odnieść wrażenie, że wszystko ci się układa, odbierasz nagrody, telekamera przecież na twoim koncie, a pokazujesz też od kuchni, czyli dzielisz się prawdą, czyli też trudnymi momentami swojego życia. Powiedz, czego czytelniczki i czytelnicy mogą się spodziewać w tej historii? Jest to dość intymna historia. Oczywiście dałam tyle, ile czułam, że mogę się z czytelniczką podzielić. Dużo rzeczy ukryłam w metaforze, oczywiście. Po pierwsze, bo robi to miejsce też na tym, by czytelniczka mogła się odnaleźć w mojej historii, ale po drugie właśnie, bo nie chciałam być dosłowna i nie chciałam o pewnych rzeczach mówić wprost, ale myślę, że wrażliwa czytelniczka na pewno zrozumie i sporo się dowie. Faktycznie poczułam się gotowa, by podzielić się z kobietami, dziewczynami tą taką moją drogą, tym moim procesem zmiany, który, tak jak mówiłaś na wstępie, to właściwie to się nigdy nie kończy. My cały czas jesteśmy w tym procesie, ale zaczęłam od tego właśnie, żeby powiedzieć, jak to się u mnie wszystko rozpoczęło. Od tego takiego momentu, w którym poczułam jakąś próżnię i że muszę po prostu wyruszyć w taką drogę do siebie, żeby coś się zmieniło, żeby nie popełniać wciąż tych samych błędów, żeby nie być w tym takim kołowrotku. Tak. I tak poczułam, że być może to, że ja się podzielę tą swoją historią, może to da komuś siłę albo pretekst właśnie do tego, by się nie bać i bo ja się bałam, kiedy wyruszałam w drogę do siebie, bo w ogóle zmiana jest takim trudnym procesem, bo czasami wolimy, że jest jak jest, byle jak, ale jest, bo przynajmniej to znamy i czujemy się w miarę bezpiecznie, a zmiana jednak niesie pewne ryzyko, ale doświadczenie nauczyło mnie, że zawsze jednak kiedy wyruszamy w taką jakąś podróż, to jednak kiedy zamykamy jedne drzwi, to otwieramy drzwi, za którymi jest naprawdę piękny krajobraz, więc warto. Marta, piszesz w swojej książce między innymi, kiedy patrzę w swoje odbicie w lustrze, widzę kobietę, którą lubię, z którą chciałabym się zaprzyjaźnić. Gdybyś miała na takiej wirtualnej osi czasu zastanowić się, kiedy zaczęłaś patrzeć z uśmiechem i z ciekawością tej osoby, która stoi przed lustrem? Bo myślę, że każda z nas mówi o sobie, ale też o wszystkich paniach czy mężczyznach, którzy nas teraz oglądają. Niektórzy cały czas są na tym etapie, kiedy patrzą i widzą tylko to, co boli, albo mają non-stop do siebie jakieś pretensje. Kiedy byłaś w tamtym miejscu? W tym, kiedy było boleśnie, kiedy bardziej sobie dorzucałaś, jeszcze atakowałaś sama siebie, niż patrzyłaś na tą swoją twarz z przyjaźnią i z ciekawością tej kobiety, która stoi przed lustrem? Mam prawie 40 lat i dziś właśnie jestem w tym takim momencie, gdzie lubię siebie i często się zastanawiam, dlaczego to tak długo trwa, dlaczego my tak długo dochodzimy do tego właśnie, żeby przestać mieć te nieustanne pretensje, żeby przestać się po prostu ze sobą zmagać. Ten cały proces zmiany rozpoczął się 10 lat temu, trochę wcześniej, kiedy odczułam taką potrzebę zrozumieć, co boli, gdzie boli, dlaczego aż tak, dlaczego tyle zadr jest we mnie i pretensji do samej siebie. I prawie 10 lat trwała ta w ogóle przemiana, więc to bardzo uważam długo. To znaczy, był taki moment, kiedy na świat przyszły moje dzieci, kiedy ja się poczułam już na nie gotowa i to był taki moment, że już ze sobą byłam w miarę okej, ale pojawienie się na świecie dzieci otwiera nowe tematy, które musisz znowu przerobić i nowe lęki, tak. Więc długo, ale może to tak właśnie jest. Chciałabym oczywiście, bo nie ukrywam, że trochę tę książkę pisałam z taką myślą o mojej córce i z dedykacją dla niej. Chciałabym, żeby po prostu jej to poszło szybciej. Żeby umiała się cieszyć życiem, cieszyć sobą. Nie wiem, czy to był stracony czas, bo takie stawanie w prawdzie o sobie jest też szalenie interesujące, też ze względu na moją pracę zawodową. To był szalenie taki interesujący proces,
I wydaje mi się, że on mi też pomógł gdzieś tak się wyzwolić, że teraz jestem dużo też odważniejsza w rolach, które gram, bo dużo więcej wiem o sobie i dużo jakby łatwiej umiem stanąć w takiej prawdzie. I chyba widz to też czuje, bo odbiór tych ostatnich ról jest bardzo pozytywny, więc to mnie też tak jakoś napawa dosyć dużym optymizmem. Ale generalnie bez względu na to, jakie panie uprawiają zawód, to wydaje mi się, że w ogóle fajnie stanąć w prawdzie o sobie. Tak, ty wspominasz między innymi Mowę Ptaków, gdzie zdecydowałaś się na wyjście z jakiegoś swojego dotychczasowego wizerunku, wejście w zupełnie inną historię. Wspominałaś o tym, że jesteś blisko 40, ja się uśmiecham, bo jestem trochę starsza od ciebie, ale też bardzo blisko za już tą granicą. I pomyślałam sobie, że takim przełomowym momentem, kiedy próbuję sobie, bo od razu państwu mówię, że czytamy historię Marty, ale jednocześnie robimy taką wewnętrzną wędrówkę i chyba o to ci chodziło, pomyślałam sobie, że takim kluczowym momentem w życiu kobiety, w życiu każdego z nas jest moment, kiedy człowiek zaczyna dbać o swoje granice i uczy się słowa nie. Piszesz bardzo szczerze o tym momencie, że przyjechałaś do Warszawy z mniejszej miejscowości, jako córka też nauczycieli i to też pokazywało, jak człowiek chciał zawsze się wpisywać w pewne reguły. Jak długo ci zajęła ta nauka stawiania granic, ochrona samego siebie? Kiedy się złapałaś na tym, że spełniasz czyjeś oczekiwania, a ten swój głos wewnętrzny zagłuszasz? Oj, właściwie dowiedziałam się o sobie, że tak naprawdę to jestem nauczona tego od dziecka. Właśnie to ten dom nauczycielski mnie też bardzo naznaczył. Ta mała miejscowość, w której wszyscy bardzo dobrze się znają i to powodowało, że właściwie od początku spełniałam jakieś oczekiwania, że musiałam w jakimś kanonie oczekiwań się mieścić. To jest w ogóle takie dla dziewczynek chyba, prawda? Bądź grzeczna, dziewczynkom nie wypada, tak. Że my to mamy wdrukowane. A jeszcze właśnie dodatkowo, bo rodzice są nauczycielami, więc musisz mieć dobre stopnie, musisz się dobrze zachowywać. Właśnie zobaczyłam, że nigdy się nie buntowałam, co uważam, że nie jest dobre. To bunt jest potrzebny i jest normalnym takim etapem w procesie dojrzewania. W związku z tym myślę, że w ogóle szkoła teatralna i po szkole teatralnej, to szkoła teatralna jest też takim miejscem, gdzie bardzo poznajemy siebie, dużo pracujemy właśnie na sobie, na swoich emocjach, na swoich przeżyciach. I wtedy odkryłam akurat to, że jestem taką grzeczną dziewczynką i że nie do końca mi to odpowiada. No a już w drodze właśnie takiej ku dojrzałości odkryłam, że to się odbija bardzo czkawką właśnie na różnych relacjach, też tych zawodowych i te poprzesuwane granice no niestety nie są dobre, bo nie potrafię ochronić siebie i właśnie nie potrafię głośno powiedzieć nie, mimo że ta czerwona lampka zapalała mi się wiele razy i wiedziałam, że powinnam powiedzieć nie, a brakowało mi tego głosu. Myślę, że to jest takie bardzo uniwersalne doświadczenie i dziękuję ci też za twoją szczerość, kiedy piszesz o tym momencie, kiedy przyjeżdżasz do szkoły teatralnej. Piękna, młoda dziewczyna, która myśli o sobie w zupełnie inny sposób, że nie miałaś też chyba takiej świadomości, jak piszesz, że ta uroda nawet ci czasami przeszkadzała. I to też jest taki wątek tego, że często my widzimy piękną kobietę, a ta piękna kobieta potrafi o sobie myśleć w kompletnie inny sposób. I też bardzo ci dziękuję za szczerość, bo tak nam się wydaje, że aktorzy pewni siebie, przebojowi, rozpychają się przez życie łokciami, a wiele osób ma w sobie ogromny lęk i taką nieśmiałość, którą przełamuje, bo wie, że ma coś do powiedzenia i dlatego chce być na scenie, ale jednocześnie to nie oznacza, że to wszystko wam przychodzi bez trudu. No właśnie to jest takie bardzo ciekawe, bo właściwie większość pięknych kobiet, które ja spotykam, to one jednak inaczej o sobie myślą i widzę, jak dużo jest właśnie jakiegoś takiego zranienia, lęku, wycofania i w ogóle takiej, nie wiem, jakby nie potrafiły spojrzeć na siebie właśnie obiektywnie, tylko jednak coś tam, czy to z dzieciństwa, czy z jakichś innych rzeczy, cały czas je na tyle otacza, że one widzą zupełnie kogoś innego. A dwa, właśnie tak jak mówisz, u mnie, w moim przypadku szkoła teatralna była takim, takim miejscem, które bardzo właśnie gdzieś powoduje, że ty się
rozwijasz, ale też dużo, dużo jest skupienie, duży fokus właśnie na tym, jak wyglądasz. I dopiero ta szkoła teatralna mi uświadomiła, że właśnie mam warunki amantki i dopiero tak kroczek po kroczku zaczęłam w ogóle w to wszystko wierzyć i słyszeć to, co mówią inni. No bo w środku byłam zupełnie inną dziewczyną. No i jeszcze do tego właśnie te takie kompleksy, które wydawało mi się, że ich nie mam, ale jednak one mi towarzyszyły, kiedy przyjechałam do dużego miasta z małej miejscowości i próbowałam być taka dzielna i sobie radzić, ale nie do końca to tak było. Dużo kryłam też takim oczywiście, więc dużo było we mnie kompleksów, dużo było we mnie nieśmiałości jednak to serce właśnie było na tyle pragnęło coś mówić, że jednak przeszłam przez ten cały etap dosyć trudny i no jestem dzisiaj tu, gdzie jestem i cieszę się, że mogę wspierać też te dziewczyny, które nie mają być może tyle odwagi, ile ja w tamtym momencie miałam, by jednak pokonać te wszystkie lęki, słabości, kompleksy. Bardzo ci dziękuję właśnie za to, że piszesz wprost, że jeżeli teraz tylko widzisz w swoim środowisku kogoś, kto jest taki troszeczkę wycofany, potrzebuje tego dmuchnięcia w skrzydło, to robisz. I to jest piękne, że ta kobieca energia zaczyna krążyć. Powiem Państwu, że w książce Bliżej Siebie znajdziecie opowieść o kobietach, które wpłynęły na życie Marty Żmudy-Trzebiatowskiej. Marta, to powiedzmy trochę o Anieli. Piszesz, że zdjęłaś przy niej wszystkie maski, to zacznijmy od tego, jakie maski wcześniej zakładałaś na co dzień, bo każdy z nas to robi. Aniela była w ogóle taką pierwszą kobietą, która mnie tak totalnie przyjęła, dlatego jest dla mnie szalenie ważna i ona mi pomogła postawić ten pierwszy krok. Jakie maski, wiesz, ja też nie... Staram się nie być dosłowna, bo mam takie poczucie, że w tej książce powiedziałam dokładnie tyle, ile chciałam powiedzieć, też żeby siebie ochronić, tak. Bo ta dosłowność pewnie by spowodowała, że musiałabym bardzo się odsłonić, a tego nie chcę. I widziałabyś na pudelku wyrwane z kontekstu zdania, które by się skupiały kompletnie nie na idei książki, tylko nie, na... Tak. Tak, w ogóle ta książka jest nie o tym i prawda jest taka, że... to te nasze wady, kiedy ktoś umie je dźwignąć i przyjąć, no to jest taki piękny moment. To czujesz, że po drugiej stronie masz kogoś, kto cię akceptuje i przyjmuje w całości. Ale z drugiej strony właśnie mam taką refleksję, że być może dla kogoś to jest też zbawienne. Że ty właśnie nie jesteś jakaś nieskazitelna, tak jak się ludziom wydaje nieraz, jak patrzą tak powierzchownie, tylko z zewnątrz, tylko właśnie masz ten swój jakiś ciężar, masz te niedoskonałości, masz te wady. Więc my byłyśmy sobie po prostu chyba potrzebne. I Aniela właśnie była taką pierwszą kobietą, która wyciągnęła do mnie dłoń, bo zobaczyła, w jakim momencie życia jestem i jak mi jest ze sobą źle. To jest fantastyczny moment, kiedy człowiek wraca do siebie. Ja to nawet tak widzę jako takie zadomawianie się w sobie, w swoim ciele też, jedyny dom, którego nie możemy przecież opuścić. Dziękuję ci też za ten fragment, kiedy piszesz o tym, że trzeba ćwiczyć uważność, tak samo jak grę na instrumentach, jak warsztat aktora. Mhm. To jest trochę jak pamięć mięśniowa. Jeżeli nie będziemy zwracać uwagi na drobnostki, no to będziemy cały czas zjeżdżać w stronę marudzenia zamiast takich mikrozachwytów, które, nie wiem, pozwalają zapuścić kotwicę w tym życiu i nie utonąć. Ja się złapałam na tym, że tak miałam taki moment, że wydawało mi się, że cały czas na to szczęście czekam, a ono nie przychodzi. Zacznę żyć od. Dokładnie. Cały czas sobie powtarzałam, dobrze, to będę szczęśliwa, jak jeszcze skończę ten projekt. Zrobię tę pracę, pojadę na wakacje i już wtedy będę szczęśliwa. Ale to nigdy nie przychodziło, to nigdy nie wychodziło, więc wtedy zrozumiałam, że na szczęście właśnie i na bycie szczęśliwym składają się te drobne momenty, te drobne chwile. Trzeba je kolekcjonować, ale trzeba być na nie uważnym, bo bardzo łatwo w tym pędzie za tym, co za chwilę, bardzo, bardzo łatwo je przegapić. W związku z tym zrozumiałam,
żeby nie być marudą, malkontentem i kimś, kto nieustannie narzeka, po prostu trzeba zacząć ćwiczyć celebrowanie życia i cieszenie się życiem, bo nie będzie drugiego, przynajmniej według tej filozofii, w którą ja wierzę, że to, które dostałam teraz, jest tu właśnie, więc w tym momencie cieszy mnie na przykład dzisiejsze nasze spotkanie, że możemy rozmawiać o moim spełnionym marzeniu. Jest to dla mnie wyjątkowa chwila. Dzielimy tę radość wspólnie tutaj. Bardzo Ci dziękuję i cieszę się, że o tym mówisz, bo ja mam wrażenie, że często właśnie osoby, które tak pozytywnie patrzą na świat, mówi się, a są odklejeni, a infantylni, a ja naprawdę wierzę w to, bo wiem, że sama ciężko nad tym pracuję, że to jest ciężka, codzienna charówka, żeby w rzeczach, które nas ściągają gdzieś na podłogę, bo przecież nieraz pewnie płakałaś, leżąc na podłodze, albo byłaś zmęczona, albo przerastała Cię rzeczywistość, ale żeby właśnie znaleźć siłę, żeby wstać, no to trzeba sobie znaleźć chociaż jedną drobną rzecz, która jest jak taka cuma, tak, której się można po prostu uchwycić. Piszesz w swojej książce o kobietach, które dały ci siłę, ale wspominasz też o tym, że były też na twojej drodze kobiety, które wbijały ci nóż w plecy. Jak sobie z tym radzisz? Bo jest w twoim podejściu coś bardzo uwalniającego. Ty się nie skupiasz na rozpamiętywaniu, na złości, na pielęgnowaniu jakiejś wrogości, tylko co robisz? Teraz to w ogóle już mam inne spojrzenie na tego typu kobiety, które oczywiście też wciąż spotykam, ale dzisiaj widzę, że im jest potrzebna wyciągnięta dłoń. Widzę zawsze za taką kobietą po prostu jakąś nieopowiedzianą historię i interesuje mnie ona. Po prostu daje czas i uwagę i uśmiech i ciepło. I jeśli będzie chciała z tego skorzystać, to być może będzie jedną z tego kręgu moich kobiet z czasem. Tak. Jeśli nie będzie chciała, okej, pójdzie swoją drogą, ale tak, nie skupiam się w ogóle na tym, czym uderza, jakim słowem, czy jakim środkiem, tylko skupiam się, co tam jest takiego, że tak boli. Bardzo mnie to interesuje. Bardzo też lubię ten moment twojej opowieści, kiedy piszesz o tym, jak wiele zmienia macierzyństwo. Pojawia się Klara, pojawia się twój syn w opowieści. Zresztą bardzo lubię to, że on też chciał tam zaistnieć. Powiedz, co kazał ci napisać, jaki przekaz dla kobiet? Właściwie on sam wystukał to zdanie. Nie mógł wiedzieć, o czym jest ta książka, ale wystukał zdanie, którego no, nie mogłam skasować, musiałam zostawić i uznałam, że jest właściwie idealne, bo wystukał coś takiego. Kiedy przyszedłem na świat, mama dała mi na imię Bruno i tak zaczęła się nasza historia. I to prawda, to on mnie powołał do roli mamy. Marta, napisz bajkę, proszę, ze swoim synem, bo to już jest świetny początek. Myślimy o tym. Tak. Myślimy o tym. W każdym razie mówię zawsze o tym, że to moje dzieci właściwie dały mi taki pretekst do tego, by popracować nad sobą, ponieważ dosyć późno, ale jednak obudził się we mnie instynkt macierzyński, bo wcześniej no to tak czasami jest, że wszyscy cię bodźcują tymi pytaniami i ty sobie myślisz, okej, to jest naturalna kolej rzeczy, no kiedyś będę miała te dzieci, ale gdybym miała tak uczciwie sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy ja przed tam 30 rokiem życia, 28 powiedzmy, bo wtedy tak poczułam to wyraźnie, że chciałabym mieć rodzinę, czy chciałam być mamą? Chyba nie miałam takiego w sobie jakiegoś instynktu macierzyńskiego, nawet radziłam się kiedyś mojej mamy, czy aby na pewno wszystko jest ze mną okej, że nie czuję takiej potrzeby. I faktycznie, kiedy pojawiła się we mnie ta potrzeba, to wtedy pomyślałam, ale to nie jest teraz pora na rodzinę, tylko teraz to jest pora na bardzo intensywne załatwienie spraw sama ze sobą. Bo chciałam bardzo, żeby te dzieci właśnie miały mamę już taką poukładaną, spełnioną, uśmiechniętą właśnie, potrafiącą cieszyć się życiem, bo chciałabym im to przekazać, chciałabym je tego właśnie nauczyć. Bardzo też lubię ten wątek, kiedy mówisz, jak na nowo buduje się relacje z własną mamą, kiedy ty już nie jesteś tylko córką, ale też mamą swoich dzieci. I piękne jest to, że piszesz wprost, że wiele rzeczy sobie zabierasz z rodzinnego domu, ale też tworzysz nowe zasady, nowe połączenia i że to też jest okej. I że naturalny jest też ten etap, kiedy wyjeżdża się na studia, zaczyna się trochę nowe życie, wchodzi się w nowe środowisko. Pewne rzeczy dla nas są już niezrozumiałe, pewne rzeczy są niezrozumiałe dla naszych mam i tak, to też jest w porządku. Powiedz, jak to takie ponowne, nie wiem jak to nazwać, takie obwąchiwanie rodzinne wygląda, bo to
też jest momentami bardzo trudny etap, który potem najczęściej ma piękny finał, ale bywają też takie górki i dolinki. To prawda, ja właśnie miałam dokładnie taki moment, że do tej mojej rodziny i domu rodzinnego poczułam, że tak bardzo chcę znowu wrócić. Właśnie w tym etapie, kiedy zaczęłam nad sobą pracować, wtedy poczułam, że w sumie to chcę się przytulić do mamy i też mimo, że mam 30 lat i pogadać z nią na wiele tematów i wtedy już tak potrafiłyśmy rozmawiać też spokojnie o wielu sprawach, które nas dzielą, a odkąd w ogóle zostałam mamą, to wydaje mi się, że ta relacja jest na takich fajnych torach, bo no właśnie, bo teraz rozumiem, z czym ona się zmagała. Jest we mnie naprawdę bardzo dużo wybaczenia w tym momencie. Jak jeszcze wcześniej może było trochę jakichś pretensji, to teraz totalnie rozumiem, z czym ona się zmagała i to w ogóle ustawiło nas znowu w takiej fajnej partnerskiej relacji. Marta, a jako nastolatka pisałaś pamiętniki? Pisałam. Masz to jeszcze gdzieś? Myślę, że gdzieś na strychu w domu rodzinnym powinny się znaleźć. Skoro jesteśmy mniej więcej w podobnym wieku, to pewnie pamiętasz, że w latach 90. były takie kalendarze, kalendarz dziewczyny. Oj, tak. Takie, i szalonego małolata też. Takie właśnie różne rzeczy. I pamiętam, że co roku taki sobie nabywałam i tam było trochę miejsca na to, żeby coś zapisać, więc dużo tam zapisków z tamtych momentów, pierwsze miłości, właśnie wybór szkoły teatralnej. To wszystko w tych kalendarzach gdzieś jest. Wiem tylko, że zakleiłam je taką grubą taśmą, żeby absolutnie nikt nie miał ochoty się do tego dostać. I myślę, że gdzieś na strychu w domu rodzinnym bym jeszcze to znalazła. Pytam cię o te pamiętniki, bo sama znalazłam ostatnio swoje zapiski i na początku bardzo mnie wszystko bawiło, bo tam pierwsze miłości i to takie egzaltowane. Potem byłam bardzo wzruszona, bo zobaczyłam taką dziewczynę, która ma wszystkie emocje na wierzchu i nie za bardzo wie, jak sobie z tym radzić. A mówię o tym, ponieważ jest jedna z takich opowieści w twojej książce, gdzie rozumiesz po latach zachowanie na przykład swojej równolatki, koleżanki, która trzymała dystans, która nie zawsze dotrzymywała słowa, ale dopiero jako dorosła kobieta jesteś w stanie zrozumieć, z czego wynikało jej zachowanie. Myślę, że to będzie otwierające dla wielu osób. Powiedz może trochę, nie zdradzając oczywiście wszystkiego, bo bardzo dbasz o tę prywatność, ale te metafory i ta delikatność, intymność, myślę, że dla tych, którzy potrafią czytać między wierszami, będzie oczywista. Tak, dbam o prywatność zarówno swoją, jak i moich bohaterek. I stąd też na przykład niektóre imiona, muszę powiedzieć, nie są prawdziwymi imionami, ale są na przykład, ja tak nazywam tę przyjaciółkę, więc w każdym razie wracając do tej historii, do tego rozdziału, bo wiem, o którym dokładnie mówisz rozdziale, to też jest historia akurat z mojego pamiętnika, ale nie tego z nastoletnich czasów, tylko tego dorosłego, bo taki też prowadzę. I też w tym pamiętniku po prostu znalazłam tę historię i uznałam, że powinna też się w tej książce znaleźć, bo bardzo często nie rozumiemy po prostu motywacji jakiejś osoby. To też jest a propos tego, że ktoś cię na przykład rani, zawodzi, bo ja właśnie w tej osobie widziałam potencjał na cudowną przyjaciółkę i byłam gotowa dla niej zrobić wszystko, bo kochałam ją całym sercem, a ona jednak często zawodziła. I wtedy myślałam, że to jest przyjaźń. Po latach pomyślałam sobie, że na pewno to było słowo trochę na wyrost, ale kiedy się znowu spotkałyśmy już jako dojrzałe kobiety, ona po swoich przejściach i po swojej terapii i ja po swoich przejściach i jako już gdzieś ta, która ma te pewne tematy pozamykane i poukładane, to bardzo szybko jakby znalazłyśmy ten jeden klucz do tych drzwi, gdzie padło słowo przepraszam i że to wszystko było tak oczyszczające. Ja powiedziałam, że to słowo nie jest potrzebne, bo ja już wszystko dziś rozumiem. Więc czasami można pewne relacje dzięki temu procesowi zmiany, dzięki temu, że sami w sobie coś gdzieś dotrzemy, to można naprawdę, wydaje mi się, że te relacje, które może kiedyś nie wyszły, które bolą, które może nie poszły w tym kierunku, w którym trzeba, myślę, że można je czasami nawet naprawić albo odkryć na nowo.
To jest bardzo ważne w Twojej książce. Zgadzam się z Tobą, że są czasami ludzie, którzy są nam dani na pewien etap życia. I zamiast się zastanawiać, dlaczego coś się skończyło, to warto też w sobie obudzić chyba taką wdzięczność, że w ogóle ten ktoś się pojawił, żeby otworzyć nam jakieś drzwi. I czasami, tak jak mówisz, piękne jest to, kiedy się zdarzają powroty. Piszesz też szczerze, że obawiałaś się napisać książkę, bo obudziły się takie głosy, obawy, a jak mnie skrytykują? A co się może wydarzyć? To powiedz, no bo to jest nowe wyzwanie zawodowe, więc jakie emocje Ci towarzyszyły podczas pisania? Nie ukrywam, że ja kocham słowa i no, moja praca to są też słowa i kocham emocje, które też towarzyszą mojej pracy i w tej książce jest też dużo emocji i dużo intymności. No więc kiedy człowiek się otwiera, to zawsze boi się, że ktoś uderzy w te czułe punkty, no więc nie chce tego i to jest naturalne. Ale z drugiej strony przyświecała mi przez cały, może nie przez cały czas, na początku to w ogóle była euforia bardzo duża. Po wątpliwościach, zanim podjęłam decyzję, to była euforia. Ale kiedy pisałam i kiedy jakby to wydało się już realne, że ta książka powstanie i zostanie wydana przede wszystkim, to poczułam też olbrzymią odpowiedzialność i uruchomiło się we mnie też sporo takiego czujnego oka, czy aby na pewno wszystko jest w tej książce jak należy, że może to jednak trzeba było napisać inaczej, właśnie czy nie za dużo otwieram się, czy może trzeba by było to zrobić inaczej. I przyszedł taki moment totalnego kryzysu, mniej więcej w połowie, kiedy gdybym mogła, to bym w ogóle powiedziała, nie wydajemy tej książki, ale już niestety było za późno. No to druga moja myśl, to ja chcę to napisać jednak od nowa, ale czasu już było też niewiele. I wtedy przyszła moja przyjaciółka Aldona, była akurat u mnie i powiedziała takie jedno zdanie, bo ja właściwie nikomu nie mówiłam, że piszę książkę, wiedział tylko mój mąż, no i moje dzieci. I podzieliłam się tą informacją z Aldoną tak w tajemnicy i ona ucieszyła się bardzo, ale nie rozwijałyśmy tego wątku, a wychodząc wróciła do tego tematu i pamiętam, zakładała buty i powiedziała do mnie: pisz, bo jeśli choć jedno zdanie zapadnie w sercu jakiejś dziewczyny, kobiety i zmieni jej życie, to zrozumiesz, że było warto. I tak to głęboko zapadło mi w sercu, to co ona powiedziała, że w każdym momencie, kiedy wątpiłam, czy to ma sens w ogóle, czy jest okej, to wracałam do tego właśnie, co Aldonka powiedziała. I to pozwoliło mi napisać tę książkę i to mi pomogło. Marta, teraz się zastanawiam, bo na pewno są razem z nami twoi fani i twoje fanki. Kogo ty sama obserwujesz na przykład w internecie? Bo myślę, że warto też sobie zrobić taki właśnie porządek, żeby patrzeć na osoby, które nas inspirują. Obserwujemy czyjeś konta, żeby nam było dobrze w tym życiu, a nie żeby się porównywać do kogoś. Czy masz jakieś takie inspirujące kobiety, z którymi lubisz nawet wirtualnie, ale jednak zaczynać dzień? To bardzo interesujące, co powiedziałaś, bo faktycznie ostatnio zrobiłam takie czystki. Ja też, dlatego może zapytam. że właśnie nie chcę obserwować też świata, w którym nie chcę brać udziału. Jakby ja zarówno w życiu, jak i w mediach społecznościowych szukam prawdziwych historii, prawdziwych ludzi, prawdziwych opowieści, prawdziwego macierzyństwa, no bo to jest taki temat, z którym ja się mierzę i rola, w której się odnajduję od ponad 6 lat. Więc lubię obserwować te profile, z których ta prawda właśnie płynie. Cieszę się na przykład bardzo, że zdjęcia do książki zrobiła Tola Piotrowska, bo od dawna ją też podglądam na Instagramie i lubię sposób, w który ona opowiada świat. Czy ona też robiła zdjęcie do książki Kasi Olubińskiej, która będzie prowadzić twoje spotkanie? I w ogóle Kasia Olubińska jest też jakby jednym z aniołów i duchów tego mojego spełnionego marzenia, bo to udzielony jej wywiad właśnie w książce zainspirował wydawnictwo i redaktor naczelną, żeby właśnie złożyć mi taką propozycję i jeszcze ten proces dojrzewania we mnie wiadomości, że bardzo by chcieli, że zapraszają mnie do napisania książki, to jeszcze chwilę oczywiście potrwało. No niemniej jednak, gdyby nie to spotkanie wtedy z Kasią przy jej książce, to prawdopodobnie mojej książki by nie było, więc
No ten krąg kobiet, jak widzisz, czyli Tola Piotrowska i kto jeszcze? Kasię Olubińską wspomniałyśmy. No i najważniejsza, czyli moja redaktorka Macha Wryszków, która tutaj była całym duchem, aniołem i no, pierwszą osobą, która zna chyba tą książkę tak dobrze jak ja. Bo właściwie Kama pierwsza ją no, czytała na bieżąco, bo ja przesyłałam, miałyśmy taką umowę, ja bardzo tego chciałam, że będę jej przesyłać po rozdziale, żeby od razu na bieżąco mówiła mi swoje uwagi i żeby mnie w odpowiednim kierunku popychała. Taka nawigatorka. Trochę tak. No, no w ogóle na początku było takie pytanie, czy w ogóle ja dam radę jako autor, w sensie, czy ten styl jest w ogóle dobry. No dużo miałam pytań i do osoby, która na książkach zna się świetnie i wie bardzo dużo. No to nie jest moja jednak dziedzina, to jest jak pierwszy film dla mnie. Czuję tylko jakoś intuicyjnie, czuję, że jak to powinno wyglądać i jakie mam marzenia z tym związane, ale no nic nie wiem, więc Kama była naprawdę takim dobrym duchem i prowadziła mnie przez cały ten trudny proces i też w takich chwilach zwątpienia, no jestem jej bardzo wdzięczna za te nasze rozmowy. Miałam też na przykład taką przygodę, kiedy przez tydzień prawie pisałam i materiał mi po prostu zginął, w sensie wykasował się. Najgorsza sytuacja dla wszystkich autorów świata. Tak, i potem próbowałam ten materiał odtworzyć, oczywiście nic mi z tego nie wychodziło, no Kama wtedy naprawdę stanęła na wysokości zadania, bo zbudowała mnie tak, że siadłam i zaczęłam pisać po prostu nową historię, ale przeżyłam taki moment grozy. Kopie zapasowe, drodzy Państwo, zawsze. Zawsze to mówię, ale sama też nigdy nie robię. Tak, tak. No więc to mi się przydarzyło. W każdym razie, wracając, to pierwszą osobą, która przeczytała tę książkę, była Kama, a drugą mój mąż, któremu dałam już, jak książka była gotowa, skończona, poprawiona i taka właściwie w formie już do druku. A trzecią osobą, i to było dla mnie zaskakujące, że nagrywałam synchrobooka. I to było dla mnie doświadczenie też totalnie nowe i dziwne, bo uświadomiłam sobie, że właśnie oto czytam na głos swoje myśli realizatorce, to była kobieta, która siedzi za szybą i czułam się speszona w ogóle tą sytuacją. No ale ponieważ dziewczyna była też taka w moim wieku i generalnie płynęło od niej dużo takiego dobra, że to jest potrzebne, więc to poszło, to się udało, ale to było dla mnie dziwne doświadczenie, czytać własny tekst. Już nie mogłam tak jak zwykle mówić, o matko, kto to napisał, jak mi coś tam nie poszło, bo wiadomo, że tak. Ale prawda jest taka, że tak dobrze znam ten materiał, że pierwszy raz prawie na pamięć, że tak powiem, czytałam, bo no długo rzeźbiłam, długo te słowa układałam i to był proces, ale też bardzo ciekawy i jakże inny od tego, co robię w sumie na co dzień, bo dla mnie pisanie to był taki proces do środka, proces znowu ze sobą, sam na sam, w ciszy, taki dosyć introwertyczny czas, ale bardzo potrzebny, 4 miesiące. A potem ruszyłam na plan, gdzie jest ponad 100 ludzi i znowu jestem tak bardzo, czuję taki ekstrawertyczny czas jest w moim życiu, więc taka skrajność. I już nawet śmiałam się do Kamy, że zaczynam tęsknić za tym moim pokoikiem, ciszą nocy, bo najczęściej nocą pisałam, kiedy dzieci też spały. I właśnie za tymi myślami, które się w głowie kotłują i tymi literkami, zdaniami, które się układały w opowieść. Powiedziałaś o tym czytelniku pierwszym, o swoim mężu. Bardzo lubię ten fragment, kiedy w książce Bliżej siebie opowiadasz o tym, że wy się w zasadzie poznawaliście kilka razy, zanim tak zaskoczyło, że to będzie twój mąż. Jakim mężem jest dla pisarki w trakcie pisania? Bo wiadomo, że kiedy jest pisanie, ostatnio był tutaj Marcin Meleri, powiedział, że stan napięcia przeddeadline'owego objawia się w bardzo trudny sposób w domu, kiedy on w zasadzie do niczego nie może się już dotknąć, bo cały czas ma ten stres w głowie. Więc jak to wyglądało u was? No wiadomo, że rzeczywistość się nie zatrzymuje.
Więc jak funkcjonujecie? Czy on jest wspierający? Czy podaje krytyczne na przykład uwagi? Czy tylko zawsze chwali? Jak to wygląda? No właśnie ja podzieliłam się z nim informacją, że napiszę tę książkę. W momencie, kiedy już podjęłam tę decyzję, byłam ciekawa jego zdania i oczekiwałam, że jednak, ponieważ mój mąż jest takim raczej głosem rozsądku, ja jestem raczej taka porywcza i czasami właśnie idę za sercem, nie przemyślę czegoś, a on tak fajnie potrafi mi wyłożyć za i przeciw i wtedy się zastanowię nieraz i zaczekam na przykład chwilę z podjęciem jakiejś decyzji, a tutaj chciałam podjąć po prostu tę decyzję sama we własnym sercu. Więc kiedy już ją podjęłam, wtedy podzieliłam się z nim informacją i czekałam, że powie, jakie płyną z tego zagrożenia, a on powiedział, co mnie totalnie wtedy zaskoczyło i też dało mi takiego motywacyjnego, przysłowiowego kopa, że pisz, powiedział, zrób to, o czym marzysz, po prostu spełnij swoje marzenie. Więc to było wspaniałe. W samym procesie pisania jedyne, co było zabawne, że ja miałam takie swoje miejsce do pisania i nie lubiłam tego miejsca zmieniać. No akurat to jest pokój mojego męża. Ale został przyjęty. Tak, został przyjęty i tam się tak umościłam, bo to jest na strychu, było mi tam dobrze, widziałam gwiazdy i było mi fantastycznie. I zauważyłam, że najlepiej mi właśnie to pisanie szło, kiedy mój mąż był w jakiejś trasie teatralnej, czyli jego nie było po prostu, dzieci spały i wtedy mi płynęło. No ale były takie wieczory, kiedy on był, no i w tym swoim pokoiku miał swoje sprawy. No i na przykład wchodził, kiedy pisałam i tak się kręcił i moje myśli uciekały. I zawsze mówiłam, musisz wyjść. A on, ale nie mogę tak tu cichutko w słuchawkach sobie, nie, musisz stąd wyjść. I mieliśmy po prostu spór o ten pokój i o to miejsce, bo on nie mógł zrozumieć, że ja nie mogę się przenieść gdzie indziej. I mówię, nie mogę, bo tutaj już czuję, tu jest moje miejsce do pisania i stąd nie wyjdę. Więc na te 4 miesiące przejęłam po prostu pokój, ale już oddałam, żeby nie było. I jak już oddałam mu ten materiał do przeczytania, to szalenie się stresowałam, bo mój mąż potrafi wyłapać właśnie takie słabe. Na przykład on czyta wszystkie moje wywiady, zawsze go o to proszę i potrafi, uważam, wyłapać takie miejsca, które no na przykład, że jest tam za dużo jakiejś mojej intymnej historii, którą ktoś może wykorzystać przeciwko mnie. On mnie po prostu zawsze chce ochronić. Ma taki czujny radar. Tak, ma czujny radar. Więc poprosiłam go właśnie, żeby takich miejsc też szukał. No ale w ogóle byłam ciekawa, co powie. No i tak chodziłam w napięciu, kiedy przeczyta. To, co powiedział, to było bardzo szczere, bo ja wiem, że on nie lubi tego typu literatury. Nie lubi literatury, która trochę skręca w tę psychologię. Ja dużo takich książek zawsze czytałam, ja wiem jaką literaturę on czyta, ale powiedział, że szanuje bardzo przede wszystkim styl, który uważa, że jest dobry w jego mniemaniu, ponieważ mu się to lekko czyta i dla niego to płynie, więc pochwalił mnie za styl jako czytelnik. Powiedział, że nie lubi tego typu literatury i oczywiście powiedział, że no, nie mam papierów na to, nie jestem psychologiem, więc żebym przejrzała na przykład tę książkę jeszcze pod tym kątem, że to są faktycznie moje doświadczenia i że to tylko jest moje zdanie. No i pamiętam, że jeszcze bardzo zrobiłam wnikliwą takie poszukiwania, czy są jakieś takie słabe momenty, w których za bardzo się może mądrze. I byłam mu bardzo wdzięczna, że właśnie, że podzielił się taką uwagą, bo jeszcze pod tym kątem sobie mogłam potem wszystko prześledzić, więc jest bardzo uważnym na pewno czytelnikiem, a dzisiaj mówi, że jest dumny, że zrobiłam to po prostu, że spełniłam swoje marzenie. Faktycznie przypomniałam sobie, nawet jest w środku takie zdanie, gdzie ty mówisz, że po prostu dzielisz się swoim doświadczeniem, że nie przypisujesz sobie prawa do bycia wszystko wiedzącą i tutaj mówienia państwu, jak mają żyć, tak, tylko dzielisz się swoim doświadczeniem i niech każdy zabierze sobie z tego doświadczenia to, co mu pomoże w jego życiu. Albo odrzuci, no dokładnie, bo to tak też zakładam, bo jakby nie każdemu musi się ta książka podobać,
to też zakładam. I myślę, że dziewczyny, które po nią sięgną i szukają, no bo jakby można się zorientować, jakby, o czym jest ta tak. książka, chociażby biorąc tytułówkę i czytając, co tam jest. Więc mam nadzieję, że ona po prostu znajdzie swojego czytelnika, tak na to liczę. A przede wszystkim mnie cieszy to, że zrobiłam to. Gratuluję Ci bardzo spełnionego marzenia. Piszesz też o tym, o takiej książce, którą czytasz swojej córce na dobranoc, Miłość. Powiedz dla tych, którzy może jeszcze nie znają tego tytułu, bo w ogóle cieszę się, że w bliżej siebie przewijają się filmy, przewijają się książki dla Ciebie ważne, tak. Więc zacznijmy od tej Miłości, a potem może coś dla starszych dziewczynek, bo o tych książkach okay. też wspominasz. Tak, moja córka ma taką ulubioną książkę wciąż, bo to nie mija. Bo z tymi książkami w ogóle dziecięcymi to jest tak, że są fazy na. I tak samo ma zresztą mój syn. I jeszcze raz przeczytaj, i jeszcze raz. I jeszcze raz, i ja już znam na pamięć, i tak sobie czytamy. Ale ta Miłość mnie zaskoczyła, bo to jest książka o dziewczynce, która zastanawia się, czy miłość ją znajdzie, kiedy będzie z dala od mamy, czy na jakiej zasadzie ta ich miłość działa. I mama tłumaczy jej, że no miłość będzie zawsze ją owijać jak ciepły szalik i że jest jak taka nić między nami nierozerwalna, że ty masz jeden koniec, ja mam drugi koniec. I zawsze to powtarzam mojej córce. I zawsze jak wychodzi do przedszkola i boi się tego naszego rozstania, to rysuję jej na dłoni serduszko i mówię, że zawsze tutaj zamknięte ma serce w dłoni ode mnie i że jesteśmy obok siebie. Zresztą mój syn ma podobnie, że też nasze dzieci mają coś takiego, że lubią być blisko i lubią, jak jesteśmy wszyscy razem i te rozstania są trudne. Nawet jak jadę na chwilę, tak jak tutaj dziś, to dla nich to jest zawsze trudne i trzy razy się żegnamy. No i właśnie teraz nas łączy taka nierozerwalna nić. Wzruszyłam się, wiesz, teraz będę prosiła swoją mamę, jak będę jechała do Rzeszowa rodzinnego, żeby mi tutaj zrobiła trudno, serduszko. Czy ciężko, to tak, rysuję albo serduszko, albo samolocik, coś tam zawsze im rysuję na ręce tak. I oni mają to przy sobie, jak jest im trudno, czy jak są takie momenty, gdzie chcieliby, żebym była obok, a nie mogę być, to takie metaforyczne mam wrażenie, że to jest poczucie, że mama tutaj ze mną jest. I tak, ale ta literatura w ogóle dziecięca jest tak szalenie ciekawa i tyle jest mądrych dzisiaj książek i opowieści, że zawsze staram się coś tam wybrać z tej biblioteczki też, żebyśmy mogli też pracować nad emocjami właśnie, bo to jest taki temat, że z dziećmi trzeba w ogóle o tym rozmawiać, wydaje mi się, żeby one umiały je komunikować później, nazywać. Marta, to jeszcze jedna lektura dla dużych już dziewczynek. Mm-hmm. Chyba wiem nawet, tam się biegnąca pojawia między innymi. Często, tak. Tak, bo to jest dla mnie taka Biblia. Biegnąca z wilkami. Biegnąca tak? z wilkami, tak. To jest dla mnie taka Biblia właściwie, książka, od której się wszystko zaczęło. W tej drodze do siebie zaczęłam szukać takiej literatury, która by może pomogła mi przede wszystkim zadać sobie właściwe pytania. Zanim na nie odpowie, bo zanim odpowiesz sobie na pytanie, to musisz je właściwie postawić. I Biegnąca była właśnie z wilkami dla mnie taką książką, która bardzo mi rozjaśniła wiele spraw i przede wszystkim pomogła mi zadać sobie dużo, dużo pytań, na które potem szukałam odpowiedzi. Drodzy Państwo, w środku, w książce Bliżej Siebie znajdziecie opowieści o ważnych dla Marty kobietach, ale też konkretne przepisy. To powiedzmy, jakie między innymi, ja tam widziałam takie serowe oponki. Tak, to moich dzieci ulubione. Ale od razu jakoś do mnie przemówiły. Rozumiem. A dla mnie chyba najważniejszy jest ten pierwszy przepis, czyli chleb zmieniający życie, bo faktycznie ten przepis dostałam od przyjaciółki w tym momencie, kiedy zostałam sama i my często się spotykałyśmy i często ten chleb sobie piekłyśmy, podjadając tamte ziarenka i właśnie rozmawiając o tym naszym życiu. To nie może być inaczej, muszę Cię na finał zapytać o plany. Powtórzę jeszcze raz to, że ten początek bajki, którą stworzył Twój syn, to jest w zasadzie początek bajki, więc ja liczę na ciąg dalszy, ale powiedz trochę o planach
książkowych, filmowych, teatralnych, dubbingowych. Na co możemy czekać w Twoim wydaniu? Dużo się teraz dzieje, bardzo intensywnie. Ten spokój, który towarzyszył pisaniu książki, już nic z niego nie zostało, jest szalenie intensywny. Za chwilę premiera książki, ale dla mnie to już jest proces skończony. Ja teraz najchętniej w ogóle już bym oddała ją czytelniczkom. Teraz się dopiero zacznie, moja droga, nie chcę cię straszyć. Już bym nic nie mówiła, niech one ocenią ją same, albo niech ona się po prostu obroni sama. Jestem po premierze w teatrze właśnie, spektakl Prawda, z którym będziemy podróżować po całej Polsce. W Warszawie będzie można obejrzeć ten spektakl w Garnizonie Sztuki. Jestem w trakcie zdjęć do bardzo interesującego projektu, ale niestety jak to teraz jest, nic nie mogę powiedzieć na ten temat. I w tym moim zawodowym życiu wszystko się dzieje tak, jak należy, bo mam bardzo satysfakcjonującą pracę. Jak widzisz, są to totalnie różne rzeczy, bo i pracuję przed kamerą, i pracuję w teatrze, i spotykam się z widzem, i książka, więc będę miała przyjemność pospotykać się teraz z Państwem. No i mam też przestrzeń na to życie rodzinne, które jest dla mnie szalenie ważne i które daje mi właśnie siłę do tego, żeby działać. Drodzy Państwo, kolejne rozdziały książki Bliżej siebie otwierają kobiece imiona, ale też hasła, na przykład zaufanie, utulenie, wytrwałość. Polecam Państwu spokojną lekturę. Tak jak powiedziała Marta, bardzo chciała, żeby ta książka była przyjaciółką, więc przyjaciółka na wyciągnięcie ręki w takim razie. Marta, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Ślicznie. Czego Ci życzyć? Takiego prawdziwego, dobrego życia, w którym jest miejsce na zatrzymanie, na wspólne upieczenie tego chleba i pozbieranie okruszków, takich drobnostek, które nas cieszą w niełatwej rzeczywistości. Dziękuję bardzo. Ja gdzieś jestem zadowolona z tego miejsca, w którym jestem. Chciałabym tylko chyba, żeby świat może był trochę bardziej spokojny, bo tak się szalenie jakoś moje serce niepokoi tym wszystkim, co się dzieje wokół, więc tego bym sobie i Państwu życzyła, żebyśmy mogli po prostu znowu się cieszyć, sobie ufać, uśmiechać się i żeby ten świat znowu był bezpieczny i otwarty. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i dziękuję. Bardzo dziękuję za książkę. Przypominam, oficjalna premiera 31 maja. To już dziś ostatnia rozmowa. Państwo są przyzwyczajeni, że podczas ostatniej rozmowy też przedstawiamy laureatkę lub laureata naszego konkursu fotograficznego. No to poznajmy zdjęcie, które dzisiaj otrzymuje voucher na kwotę 500 zł. Państwo pokazują, że można zabłysnąć dzięki czytaniu. Nasz partner to marka Orbit i Soul Coffee, a dla Państwa mamy bony na 500 zł do zrealizowania w Empiku. Więc już znamy Julię. Julii gratulujemy. Ja życzę Państwu spokojnego wieczoru i takich lektur, które powodują, że można zacząć się wymieniać emocjami, wrażeniami i doświadczeniami. Marta, dziękuję za Twoją opowieść dziękuję i za to, bardzo. Że teraz myślę, że mnóstwo emocji do Ciebie przypłynie od Twoich czytelniczek już po lekturze. Cudownie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję ślicznie. Odwiedź targi książki Empiku. Czekają na Ciebie setki targowych okazji, premiery oraz spotkania online z autorami. Młodych czytelników zapraszamy do Warszawy na pop-up store Rodziny Monet. Nowości szukaj w salonach, na empik.com i w aplikacji, a spotkania oglądaj na Facebooku Empiku.